Stworzenie kolumn różnych zakrętów i takich półokrągłych kształtów jest dosyć proste. Możemy skorzystać z narzędzia Spin-Tool, które jest naprawdę genialne, tak długo, jak nie chcemy korzystać z jakichś modyfikatorów, tylko sobie pomodelować. Zaznacz swój obiekt, na przykład kostkę, i wejdź w Edit Mode. Teraz po lewej zobaczysz takie narzędzie jak Spin-Tool. Jeśli przytrzymasz mysz, będziesz miał opcję do wyboru. Albo zwykły spin, albo spin duplicates. Pokażę Ci oba, ale zacznę od tego typowego spina. Zaraz po wybraniu go pojawia nam się taki zielony manipulator. On jest pokazany w jednej osi, natomiast tutaj u góry możesz sobie wybrać także dwie inne osie. Jeśli przytrzymasz na klawiaturze Shift, możesz wybrać ich więcej. Poza tym jest tutaj parametr steps, który za chwilę zobaczysz w użyciu. Ale najpierw powiedzmy sobie o tym, jak używać tego modyfikatora, żeby cokolwiek z nim zrobić. Musimy wybrać jedną z tych osi i możemy sobie zacząć robić naszego spina. Nie wygląda on zbyt atrakcyjnie, zakręca nasz model, ale ja bym na przykład chciał zrobić z tego taką kolumnę, która się zacznie tutaj i skończy gdzieś po prawej. A robienie tego w tym miejscu jest dla mnie mało użyteczne. Więc jak to działa? Wykorzystuje to ten kursor, który, który jest tutaj na środku. Ten x z okręgiem, który jest biało-czerwony. Wszystkie przekształcenia dzieją się wokół niego, więc może go po prostu gdzieś przesuńmy. Kliknę na klawiaturze numerycznej, 1, aby widzieć wszystko ładnie z jednej strony. Chciałbym przesunąć kursor, ale gdy zacznę klikać na boki, to nic się nie dzieje. Zanim będę go mógł przesuwać, muszę wybrać sobie narzędzie do przesuwania kursora, tutaj z listy po lewej. Wtedy już mogę kliknąć w dowolny punkt. Na przykład tutaj. Jeśli uznam, że jest to dla mnie nierówne położenie, mogę zawsze kliknąć N albo po prostu rozwinąć tę zakładkę z prawej strony i gdzieś tutaj w zakładce View powinniśmy znaleźć 3D kursor. Możemy sobie wtedy dokładnie określić jego położenie po prostu zmieniając koordynaty. Kiedy już jesteśmy pewni tego położenia, możemy zacząć robić przekształcenie. W tej chwili to jeszcze nie będzie to, czego oczekuję, ale za chwilę zobaczysz, że działa ładnie. Tylko pamiętaj, żeby zmienić narzędzie z kursora na zwykłe zaznaczanie. Mam zaznaczoną ściankę i mogę spróbować sobie to przesunąć. Tylko przesuwa się bardzo brzydko. Po pierwsze, jest jakoś krzywo. Po drugie, moje przesunięcie, jakbym się nie starał, to i tak się skończy w takim miejscu, tutaj na dole, więc nie za dobrze jest, prawda? Wyjaśnię po kolei. Pierwsza rzecz to jest to, że nasz kursor jest źle ułożony. Zobacz. W tej chwili przekształcenie. Jest robiona tak, jakby względem podłogi. Natomiast nasza ściana jest na tej wysokości i chciałbym ją dociągnąć na tę samą wysokość. Dlatego mój kursor należałoby podnieść, gdzieś tutaj. Następną rzeczą jest to, że te przekształcenia wykorzystują orientację kamery. To znaczy, że jeśli teraz zacznę sobie coś przekształcać, to zobacz, robi mi się takie ładne kółko, ale względem miejsca, w które patrzę. Jest tak zorientowane, więc może teraz zorientuję się w ten sposób. No i znowu. Prawda? Dlatego wypadałoby, żebym korzystał właśnie z klawiatury numerycznej, a albo tego manipulatora tutaj u góry. Patrzył z jednej strony. I dopiero wtedy przeciągnę sobie mój kształt. Jeśli chcę bardziej precyzyjnie robić przekształcenie, klikam CTRL. I poruszam się skokowo. Jeśli jednak ta precyzja jest dla mnie za niska, to naciskam Shift i wtedy mam taki malutki skok. No i teraz mamy gotowe. Mogę sobie już wyekstrudować mojego cuba w dół i zrobiliśmy taką ładną kolumnę. Możemy robić przekształcenia w przeróżnych kierunkach. Dowoli. Tutaj oczywiście znów mam kursor w złym miejscu, więc nie wygląda to pięknie, ale jest to możliwe. Teraz należy wrócić do parametru. Steps. Steps to jest parametr, który mówi ile kroków takich powtórzeń zostanie wykonanych. W tej chwili jest to 12 i widzisz, że ten model nie jest idealnie okrągły. Gdybyś chciał go bardziej zaokrąglić, to zwiększysz to sobie na przykład na 36 i zobaczysz, że teraz jest takich segmentów więcej, a model jest bardzo gładki. Jednak jeśli zapomniałeś o tym wcześniej, bez obaw. W lewym dolnym rogu powinieneś mieć takie okienko. Ono może być na początku zwinięte, ale po rozwinięciu będzie tak jak u mnie, chyba że coś się pojawiło w nowszej wersji blendera i może być tam więcej narzędzi. Możesz tutaj zmodyfikować parametr steps, dowoli, możesz go sobie zagęścić jak tylko chcesz. Poza tym możesz poprawić kąt. Na przykład u mnie jest to 181 stopni. Poprawnie byłoby pewnie 180, tak matematycznie poprawnie, i teraz jest super. Automales odpowiada za złączenie ze sobą tych wierzchołków, które się pokrywają na naszym modelu. Być może się pokrywają gdzieś tu, a być może tutaj będą. Do tego mamy flip normals, które jest dodane bardziej na wszelki wypadek po to, aby naprawić cieniowanie naszego modelu, gdyby było wszystko zrobione na odwrót. I mamy jeszcze ustawienia pozwalające nam poprawić punkty, dokąd to przekształcenie jest dociągane, ponieważ być może nasz origin nie został idealnie nałożony i chcielibyśmy to sobie jednak troszkę zmienić i nie chcemy robić wszystkiego od zera. A może chcemy to po prostu tak ładnie obrócić i zrobić taki łuk pod kątem, albo w zupełnie innym kierunku. Wszystko jedno. To jest dla Ciebie i Ty powinieneś już zrobić tak, jak Tobie pasuje. Natomiast nie powiedziałem jeszcze o drugim narzędziu. W takim razie z powrotem po lewej stronie najeżdżam na moje narzędzie Spin i przytrzymuję lewy przycisk myszy. Wtedy mogę wybrać Spin Duplicates. Powiedzieć, co to robi, jest bardzo łatwo, ale najlepiej pokazać. Po prostu bierze zaznaczony przez nas model i wykonuje spina, ale tylko ten model przesuwając i nic więcej. Być może teraz, na przykład, chciałbyś dodać jakieś. Szkieletowe łączenia między tymi kawałkami. To wszystko jest do, do Twojej dyspozycji. Oczywiście możesz tak zrobić z całym modelem, nawet zaznaczmy sobie i jeszcze go przesuniemy w ten sposób. Jak najbardziej, proszę bardzo, gotowe. Zrobiliśmy taką kolczatkę. Mam nadzieję, że film był przydatny. Zapraszam Cię do subskrybowania i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć.